Byliśmy na premierze filmu Ukryta sieć. Jesteś główną bohaterką tego filmu. Jaka jest twoja postać? Julita jest bardzo ambitną, nieprzejednaną indywidualistką, tak bym ją w skrócie opisała. Czy jesteś podobna do swojej postaci? Nie wiem. A czy chciałbyś mieć taką przyjaciółkę na przykład? Wow, jakie pytanie wspaniałe. Czy chciałabym mieć taką przyjaciółkę? Chyba nie. Nie masz podobnej? Nie, nie mam. A jak ci się pracowało na planie? Co było najtrudniejsze? Nocne zdjęcia były najtrudniejsze. Było ich bardzo dużo i w pewnym momencie było duże zmęczenie. A jeżeli chodzi o pracę z ekipą, jak ci się pracowało? Przede wszystkim pracowałam z Piotrkiem Adamskim, z reżyserem i to była bardzo dobra współpraca. Poza tym była wspaniała obsada aktorska i też to była przyjemność. Z kim wcześniej marzyłaś o pracy? To znaczy? Z jakim aktorem chciałaś wcześniej zagrać w tym filmie? Nie rozumiem pytania. Czy miałaś osobę, z którą chciałbyś zagrać i miałaś okazję zrobić to właśnie na planie tego filmu Ukryta sieć? Nie, szczerze mówiąc nie myślałam o zagraniu z osobami, z którymi grałam w filmie, ale byłam usatysfakcjonowana, że to oni zostali obsadzeni. A przypominasz sobie śmieszne momenty z nagrania, bo film jest wystarczająco jednak poważny. Wiesz co, nie, na rybkę nie przypominam sobie żadnych śmiesznych momentów. Oprócz zmęczenia po nocnych nagraniach. No to było średnio śmieszne. Raczej zmęczenie. A powiedz proszę, gdzie możemy Cię jeszcze zobaczyć? Oprócz tego filmu oczywiście. No, aktualnie w tym filmie. A tak jako aktorka, to powiedz, co wybrałabyś? Film czy kino? Oj Boże, teatr czy kino? No na szczęście nie muszę wybierać. Zdecydowanie kino. Nie, po prostu nie muszę wybierać. Jedna i druga materia jest bardzo ciekawa. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i widzimy się na premierze filmu. Dzięki.